łatwiej jest sprzedać coś, co ma konkretną wartość artystyczną, gdzie widać warsztat, gdzie widać lata doświadczeń i pracy, niż coś, co jest po prostu sobie namazane, a potem szybkie doprawiona do tego cała historyjka. Te rzeczy w tej chwili, z tego co mi się wydaje, w Polsce nie są uporządkowane. Powstają ambitne, młode firmy, które próbują torować nowy jakiś taki korytarz, robić dla sprzedaży dzieł sztuki i tak dalej, ale ceny obrazów, ich wartość określają ludzie, którzy to kupują. I trudno jest namówić kogoś, że to na pewno będzie dobre. Znacznie łatwiej jest wystawić obraz na aukcji, sprzedać i powiedzieć, on był sprzedany w tym i w tym roku za tyle. Teraz możemy żądać więcej. To reguluje rynek sztuki, który w Polsce w tej chwili niestety nie istnieje. Małe galerie, których zostało bardzo niewiele, bardzo słabo sobie radzą. Nie, to są przeważnie, nie chcąc urazić żadnej galerii, ale są to w zasadzie sklepy z upominkami, gdzie te obrazy sprzedają się do pewnej ceny, a potem już nie, bo ma to być prezent zamiast butelki, jak to zostało powiedziane. I to musi jeszcze być takie, żeby ktoś, kto to dostanie, żeby to ogarniał. Czyli musi to być realistyczne malarstwo. Ja pamiętam mój pierwszy taki okres jeszcze ze studiów, kiedy zaczynałem. Byłem pracownikiem profesora Dominika i malowałem polski kapizm. I pamiętam, jak to się świetnie sprzedawało. Ja zawoziłem na Nowy Świat do Deszy obrazy tylko do metkowania. Pani dyrektor Kubicowa, która tam rządziła, to do MSZ-u, to dla tu, to dla tu, to dla tu. Ja dostałem tyle pieniędzy, że miałem na drugi rok wypłacane, bo nie mogłem tyle dostać. To takie były to interesy w komunizmie. No się to wszystko skończyło. Ja tak jak gdyby śledzę tą drogę, jaką różnicę między malarzem w Polsce i malarzem we Francji. Ja wróciłem do Francji, zaniosłem tę pracę do galerii pewnej siebie. Okazało się, że musiałem spalić buraka za chwilę, bo się okazało, że to jest nic nie warte i że po rozmowie z panem Clausenem, który był jednym z najbardziej znanych krytyków sztuki w Paryżu, który łaskawie zechciał mnie przyjąć, dowiedziałem się, że to dyplom to w ogóle nic nie znaczy, a że nie nauczyłem się też nic i że powinienem pokazać, jak ja umiem malować. Rzetelne malarstwo, prawdziwe rzetelne malarstwo. I w ciągu 40 lat, bo 40 lat maluję i tylko tym się zajmuję, przeszedłem liczne próby odejścia od malarstwa realistycznego, od tego postimpresjonizmu, który robię, w kierunku właśnie jakichś takich działań bardziej nowoczesnych. I za każdym razem wracałem. Bo myślałem, że to, co robię, czy się komuś to podoba, czy nie, jest rzetelne. Też 40 lat malowania to jest tysiące godzin przesiedzianych i jak powiedział Marek Mielniczuk, jeden ze znanych marszałów, mówi, masz małpią zręczność, to z niej korzystaj, nie kombinuj. Czyli maluj ciągle w ten sposób. Poza tym po jakimś czasie to ta kreska jest rozpoznawalna i nie ma co już odchodzić na boki, tylko to już tak lęskich będzie taki po prostu. Co Państwu jeszcze? No, w tej chwili Desa, która była autorytetem na rynku sztuki w Polsce, no, drukuje zakładki do książek, kubki i tak dalej, kupują prawa autorskie do jakiejś pracy, potem to powielają w nieskończoność i przestała być autorytetem, przynajmniej dla mnie. Na rynku jest kilka sal aukcyjnych, z tym, że przeważnie domy aukcyjne zajmują się sprzedażą malarstwa starego, historycznego. I taka inwestycja zawsze, nigdy nie, Państwo nie stracą na starym obrazie kupionym w domu aukcyjnym. Natomiast oczywiście ja jako malarz i jakby z tej rodziny artystycznej pochodzący muszę popierać młodych malarzy i to, że
że są wysiłki ze strony domów aukcyjnych, młode malarstwo i tak dalej. Ceny zaczynają się od 500 zł i tak, to w ogóle moim zdaniem nie tędy droga. No, ja, na pewno trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, ale ci naprawdę zdolni, ci wybitni malarze polscy, którzy w tej chwili malują, nie sprzedają w ogóle w Polsce. Na tym rynku nic nie zostaje. To wszystko jest wywiezione za granicę. Ceny tutaj są zaniżone. Poza tym musi funkcjonować jeden system, że jak Państwo dzisiaj kupią obraz w galerii, a jutro ktoś z rodziny zachoruje, to można ten obraz wziąć i odsprzedać. Okazuje się, że w Polsce nie można tego obrazu sprzedać nigdzie. Trzeba go mieć na zawsze, żeby było ładnie, bo nie ma takiej gwarancji, że... Ja na przykład wchodząc do galerii we Francji, mówię, że przyniosłem pracę, chciałem sprzedać. Sprawdzają w internecie, jaki jest mój średni kod sprzedaży w danym roku. Oferują mi mniej więcej 1/4 tego, ale ja mogę wyjść z gotówką natychmiast. Nie ma komisowych sprzedaży, że kiedyś tam się sprzeda. Tak samo ktoś, kto przyniesie mój obraz, oni też sprawdzą, zapłacimy w tej chwili tyle. Wtedy to ryzyko inwestowania jest zupełnie inne niż tylko namawianie tego, że kiedyś to będzie warte. No, musi być stworzony ten cały rynek, żeby to mogło funkcjonować.